Cześć, witam wszystkich. Forumowicz, forum brzytwa.org, wszystkich fanów tradycyjnego golenia. Dzisiaj będę się golił brzytwą. Będzie to brzytwa Titan. Kremik, który wybrałem, to będzie Wars, pędzel, dzik i sana. Będziemy golić około dwudniowy zarost. Zobaczymy, jak pójdzie. Wcześniej nie nagrywałem filmiku, ponieważ byłem chory. Jakby były dodatkowe efekty dźwiękowe. Także, no, zobaczymy. Tą brzytwą już się parę razy goliłem. Mimo, że ma na forum dosyć niepochlebne opinie, nie wiem dlaczego, bo według mnie to jest dobra brzytwa, dobrze się ją goli, się ją dobrze naostrzy, to naprawdę bardzo fajnie się można ogolić. Niestety do dobrego naostrzenia musiałem troszeczkę stali z niej zedrzeć. O co chodzi? Zdarłem stabilizatory i musiałem troszeczkę podrównać grzbiet, ponieważ nie był równy. To była różnica około, nie wiem, pół milimetra, milimetra między początkiem a tutaj. I po prostu się brzytwa nierówno ostrzyła. Także jak to zdarłem, wyrównałem i ten stabilizator zdjąłem, to dało radę fajnie ją naostrzyć. Wycierać będę ją w gąbkę. Coś o brzytwie jeszcze. Ona jest ponad ze stali nierdzewnej. Nie sprawdzam tego. Wycieram po każdym goleniu do sucha. Także, żeby jak najdłużej mi posłużyła. No dobra. To jedziemy. Wykańczałem ją na Chińczyku, wodny to jest kamień 12 tysięcy. Do tej brzytwy bardzo fajny kamyszek. Zobaczcie, jak ładnie zbiera. Brzytwa w trakcie golenia nie traci ostrości. Także naprawdę fajna brzytwa. Na początku się nie mogłem dogadać z tą brzytwą, ale to dlatego, że musiałem się nauczyć ją dobrze ostrzyć. Jak każdą brzytwę, jak jest dobrze naostrzona, to fajnie goli, prawda? Także tak to wygląda. Teraz tak szyję, od razu jadę pod włos. Co? Pierwsze przejście za nami. Opłuczę trochę twarz. Dobra. To co? Jedziemy.
Mam tutaj małe dziobnięcie. Pamiętajcie, żeby nigdy mokrymi rękoma nie trzymać brzytwy. Jak spada, to nigdy nie łapać. Ja kiedyś odruchowo złapałem brzytwę, jak wyślizgnęła się, właśnie miałem mokre ręce, wyślizgnęła i ją odruchowo złapałem i nie polecam. Naprawdę. Tutaj znowu. Kolejne ciągnięcie. Dobra. Znowu dzisiaj krwawo. Zatrudnimy aun na chwilę i będzie dobrze. No niestety. Czasem się zdarzają takie rzeczy. Prawda, brzytwa jest tak ostra, że nawet nie wiesz, kiedy się zatniesz, po prostu widzisz, że ci leci skądś krew i tyle. Trochę zamoczę w ciepłej wodzie. No i widać, te draśnięcia nie były aż tak głębokie. Także trochę ołnuje, zatamowało. Nic strasznego. Mamy trzecie, ostatnie przejście. Tym razem całość pod włos.
Trzecie przejście skończone. Chlapie. Standardowo ręczniczek do golenia. Oprócz dwóch draśnięć golenie przyszło fajnie, sprawnie. Po goleniu użyjemy warstw fresh. Także podsumowując, brzytwa Titan, jak to tam chcę sobie czytać, kremik Wars, pędzel Isana, świnka i Wars Fresh po goleniu. Fajne, przyjemne golonko, polecam, żeby każdy spróbował golenia brzytwą. Do zobaczenia w następnym filmiku, trzymajcie się zdrowo, cześć.